Dzień dobry, witam Was na kolejnych zajęciach z matematyki w klasie 6. Dzisiaj będziemy zajmowali się prostopadłościanami oraz sześcianami, czyli takimi obryłami, które ostatnio nazywaliśmy grania stosłupami. I tutaj akurat to są grania stosłupy proste, tak, ponieważ jest kąt prosty pomiędzy ścianą boczną a podstawą jedną i drugą, w jednym i drugim przypadku. No i tylko tak mamy różnicę, że w prostopadłych ścianach wszystkie ściany, łącznie z podstawami, tak, bo podstawy również są ścianami, wszystkie ściany są prostokątami, natomiast w sześcianie wszystkie ściany są kwadratami. I takim przykładem kostki sześcianej jest na przykład kostka do gry bądź też kostka Rubika. No dobra. Mamy tutaj zobrazowane. No i to, co będzie nam potrzebne, to musimy się nauczyć, w jaki sposób sobie rysować jakiś sposób prosty, czworokątny. Tak, czy to będzie prostopadłością, czy to będzie sześcian, ale będzie potrzebny nam zawsze jego, będzie potrzebna nam jego siatka. No i teraz ta siatka jest zrobiona dla tego prostopadłego ścianu, tak? Dla sześcianu na razie nie. Zauważcie, że w prostopadłej ścianie mamy podane trzy boki, tak? Mamy podany jeden bok, to też A, ale tak samo A, tą długość, ma ten bok oraz ten z tyłu, tym kreską przerywaną, rysowany. Bok C również znajduje się tu, tu oraz tu. To są te ukośne. AB również znajduje się aż w czterech egzemplarzach, cztery razy. Tak więc muszą te boki wychodzące z jednego wierzchołka, tak? Bo zauważcie, że wychodzą z jednego wierzchołka trzy boki. Wszystkie te boki wychodzące z jednego wierzchołka nazywamy po prostu wymiarami prostopadłej ściany. No i tak sobie tutaj zapiszmy, że A, B oraz C, czyli długości boków, długości krawędzi wychodzące z jednego wierzchołka, to są tak zwane wymiary prostopadłej ściany. Dobra, wymiary prostopadłości. I to się przyda pi razy drzwi w przyszłym tygodniu, albo we wtorek, albo w środę prawdopodobnie. Dobra, dzisiaj natomiast będziemy jeszcze rysowali siatkę. Tutaj już siatkę mam narysowaną, ale chcę i mam nadzieję, że po zeszłym roku też nie macie problemów, żeby narysować taką siatkę. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, na co trzeba jednak, do czego trzeba przywiązywać pewną wagę, tak? Bo powiedzmy, że tutaj wziąłem sobie ściany, tutaj po środku sobie rysujemy zazwyczaj ściany boczne, tak? Czyli te, które są dookoła, a u góry i na dole to są nasze podstawy. I teraz zauważcie, podstawa ma wymiary B na C, tak? I to C jest krótsze, więc weźmy sobie, zapiszmy, że tu jest B, więc tu też jest B, tu też jest B i tu też jest B. I tu jest C i tu jest C, prawda? To są nasze podstawy. A teraz ta ściana, która jest tutaj z przodu, czyli ta, ma wymiary B na A. Zatem tu na pewno jest A. Tak? Zatem ta długość na naszej siatce to jest tak zwane albo wysokość grania stosłupa, tak to możemy nazywać, albo po prostu wysokość prostopadłej ściany, tak? No dobrze, tak tutaj mamy A. A teraz, to jest dosyć proste. Teraz trzeba zwrócić uwagę, jak będziemy składali, tak? Ponieważ mamy podobny grania stosłup, jak będziemy składali, tę ścianę sobie podniesiemy do góry i teraz ta tutaj musi się nałożyć. Muszą się te ściany tutaj nałożyć, zatem muszą mieć tą samą długość. Czyli skoro ta ściana ma C, to ta również jest C. Następne ściany, zauważcie, jeżeli te już się nałożą, to muszą się jeszcze nałożyć tamte, tak? Czyli ta oraz ta. Zatem tu też mamy
B. No i po B również jest C, które też muszą się nałożyć. No i teraz, ponieważ to są prostokąty, więc tutaj również mamy C, również mamy B, również mamy C. I w ten sposób mamy już wymiary całej siatki prostopadłościanu. A po co nam te wymiary? A po to, żeby móc policzyć pole naszego prostopadłościanu. Ponieważ mamy tutaj proste nawet zadanie z waszego podręcznika, ale nim się będziemy zajmowali na następnych zajęciach. Tak. Będziemy musieli siatkę narysować i na podstawie siatki i znajomości tych wymiarów będziemy musieli policzyć pole powierzchni takiego prostopadłościanu. Dzisiaj natomiast jako zaliczenie tych zajęć proszę, żebyście mi wysłali zdjęcie waszej notatki, czyli innymi słowy, macie zapisać temat, macie sporządzić rysunek prostopadłościanu i ścianu oraz siatki. W kratkach nie powinniście mieć problemu. Może jeszcze tylko pokażę wam na kratkach, w jaki sposób musicie zacząć rysować, tak? Choćby prostopadłością. Prostopadłością zacznijcie od tego, żeby narysować ścianę przednią, czyli jakiś prostokąt. Ja rysuję sobie prostokąt. Może to jest odręcznie, tak? Żeby było szybko. Mamy prostokąt i teraz z każdego wierzchołka poproszę, żebyście narysowali takie na ukos przez krateczki, tak? Nawet przez dwie, przez dwie, przez dwie, a z tego wierzchołka taką przerywaną, też przez dwie. No i teraz wystarczy, że sobie połączycie. Tutaj ciągłą linią, tutaj ciągłą linią, no a tutaj już połączcie sobie przerwaną. W ten sposób otrzymacie w waszym zeszycie prostopadłościan. Tak. Taki, no i z sześcianem też nie powinniście mieć większych problemów. Wystarczy, że tutaj z przodu zaczniecie od narysowania kwadratu, czyli sobie zróbcie choćby tam 5 cm na 5 cm i też na kilka takich ukosików, krateczek waszych zróbcie tutaj krawędzie wychodzące z każdego wierzchołka i będziecie mieli rysunki gotowe. No dobra. Tyle na dzisiaj, tyle moich uwag. Do usłyszenia w poniedziałek. Nie, przepraszam, nie w poniedziałek, we wtorek na następnych zajęciach.